Cześć, dajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do rozpakowania HTC U12 Live, pudełko jest tam i do pierwszych takich krótkich wrażeń, bo z urządzenia już chwilę korzystam. Zacznijmy sobie od tego, jak wygląda pudełko, dość klasycznie, w kolorystyce ciemnej, z tyłu cała specyfikacja, tak na dobrą sprawę. Na jednej ze stron mamy zaznaczoną wersję kolorystyczną, albo taki ciemno-niebieski, albo właśnie taki bardziej fioletowo-srebrny, w metaliczny wpadający. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze pudełka, tu bez jakiegoś wielkiego zaskoczenia, oczywiście mamy takie bardzo, ale to bardzo podstawowe słuchawki. Jest kabel USB-C, co cieszy. Jest adapter 2-amperowy, więc nie jest to szybka ładowarka, szpilka, no i stos oczywiście dokumentacji. Co do samego telefonu, to mogliście już u mnie na kanale zobaczyć mniej więcej, jak on wygląda. Oczywiście sama konstrukcja jest nazywana, że jest stworzona z akrylowego szkła. Jest to w pewien sposób plastik, tak na dobrą sprawę. Natomiast to, co wyróżnia to urządzenie, to na pewno forma, w jakiej został zbudowany, z dwóch części. Górna jest taka mocno błyszcząca i na nią bym uważał, ona się gdzieś tam może rysować. Jeżeli chodzi o dolną część, ona jest taka prążkowana, wypukła, więc również wydaje taki dźwięk i ona ma jakby dwa zastosowania. Po pierwsze, ma być mniej odcisków palców i faktycznie one są mniej widoczne, nie że zupełnie nie, ale faktycznie mniej. A druga funkcja jest taka, że to urządzenie ma być mniej śliskie i to dużo bardziej się sprawdza. Faktycznie mamy większą kontrolę nad urządzeniem w momencie, kiedy z niego korzystamy. Co do krawędzi, po prawej stronie mamy przycisk zasilania, oczywiście bardzo mocno perfurowany. One są bardzo mało wystające i dobrze spasowane, więc tutaj nic nie lata. Mamy również przycisk do regulacji głośności, dwuklik. Po lewej stronie właśnie tacka na dwie karty nano SIM lub nano SIM i microSD. Jeżeli chodzi o dolną krawędź, mamy mikrofon USB typu C. Bateria 3600 mAh, całkiem nieźle, zważywszy na podzespoły. Mamy również tutaj pojedynczy głośnik. Na krawędź to mikrofon do redukcji szumów, no i mamy wejście słuchawkowe, więc tak na dobrą sprawę urządzenie jest kompletne, również pod względem komunikacji. Jest dwuzakresowe Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, więc tak na dobrą sprawę wszystko mamy. Z tyłu możemy zobaczyć moduł z podwójnym aparatem, oczywiście ułożenie dość klasyczne, w pionie 16 megapikseli ze światłem 2.0, to jest ten podstawowy aparat, 5 megapikseli jest do rozmywania tła, czyli do wykrywania głębi. Po środku mamy dwutonową doświetlającą diodę LED. Aparat delikatnie wystaje, niejako bardzo mocno, ale trzeba to odnotować. Skaner odcisków palców, który jest aktywny, troszkę zagłębiony, myślę, że wystarczająco szybki, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Logo HTC jest jakby w tej części, gdzie jest ona już prążkowana. No wygląda to inaczej w dobie wszystkich smartfonów, które są bardzo do siebie podobne, przynajmniej jeżeli chodzi o strukturę. Jeżeli chodzi o przód, no to mamy ekran 6-calowy i tutaj jest Full HD+, czyli 1080x2160 pikseli. Oczywiście to są proporcje 18:9, natomiast jak możemy zauważyć, te rameczki nie są specjalne małe, natomiast są w miarę proporcjonalne, może ta na dole jest nieco większa. Tu również można powiedzieć, że może nie ma jakiegoś wielkiego szału, jeżeli chodzi o zagospodarowanie z przodu, ale wygląda to inaczej niż w przypadku większości telefonów teraz na rynku. Oprócz tego mamy tutaj aparat do selfie 13 megapikseli ze światłem 2.0, diodę doświetlającą selfiaki, głośnik do rozmów oraz diodę powiadomień. No i specyfikacyjnie tu mamy Snapa 636, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej. I myślę, że to urządzenie działa naprawdę całkiem przyzwoicie, wszystko się odpala w takim zadowalającym tempie, jak na takiego powiedzmy średniaka, jest naprawdę bardzo ok. Testy syntetyczne możecie również tutaj zauważyć. Jeżeli chodzi o przykładowe zdjęcia, bo interfejs oczywiście jest, myślę, że wszystkim dość dobrze znany, to one w dobrych warunkach oświetleniowych są całkiem przyzwoite. Oczywiście za szybko, żeby tutaj oceniać jakość tych zdjęć. Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Muszę oczywiście jeszcze porobić więcej zdjęć w nocy, ponagrywać trochę filmów, więc na tym się również skupimy w recenzji. Póki co jest ok, chociaż w tym przedziale cenowym oczywiście konkurencja jest bardzo duża. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało mniej więcej za dwa tygodnie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.